Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Nazywam się Tomasz Wołowiec, jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Prowadzę zajęcia z przedmiotów finansowych i podatkowych, zarówno na kierunku ekonomia, jak i finanse, rachunkowość oraz zarządzanie, więc być może z Państwem będę miał przyjemność w przyszłości spotkać się i prowadzić zajęcia. Dzisiaj chciałem przedstawić taki temat, który jest bardzo interesujący, bo tak de facto dotyka nas wszystkich, czyli krótko mówiąc, finanse osobiste. Co trzeba wiedzieć o pieniądzu? Dlaczego ten pieniądz jest zmienny w czasie? Nieraz mówimy, czas to pieniądz, więc jakby tajemnica pieniądza jest bardzo ciekawym elementem nauk ekonomicznych, nauk finansowych z perspektywy właśnie zrozumienia jego istoty oraz wszystkich kwestii związanych z tym, co dotyczy budżetowania naszego domowego, nazwijmy to, budżetu, jak i wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem efektywnie pieniądzem osobistym. Kiedy słyszymy o finansach osobistych, no to pierwszą rzeczą, jaka nam przychodzi do głowy, to jest to, że oczywiście jest to temat związany z pieniędzmi. Oczywiście pieniądze są niezwykle ważne, bo mówimy tutaj i o kredytach, i o leasingu, i o formach finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Mówimy również o pieniądzu jako o zasobie, który jest w dyspozycji gospodarstw domowych i gospodarstwa domowe, czyli my konsumenci, tymi pieniędzmi gospodarujemy, wydajemy je raz na oszczędności, raz na inwestycje, jak i na konsumpcję bieżącą. Zawsze w kwestiach pieniądza pojawia się pytanie, czym jest stopa procentowa, czym jest tak zwany procent. Oczywiście wiemy również o tym, że konieczność gromadzenia kapitału wymusza na przedsiębiorcy potrzebę sięgania po tak zwane zewnętrzne źródła finansowania. No, nie każdy przedsiębiorca ma na tyle gotówki, aby mógł ją efektywnie, racjonalnie inwestować. Czasami do rozwoju działalności gospodarczej, ale i też bieżącej obsługi procesów ekonomicznych potrzebne są tak zwane zewnętrzne źródła finansowania. To takie słowo może magiczne, ale chodzi generalnie o to, że na przykład są to kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, ale również jest to leasing, czyli korzystanie z różnego rodzaju takich, nazwijmy to, urządzeń jak samochody, maszyny, linie produkcyjne, ale również to może być wyposażenie hoteli, lady chłodnicze, kuchnie itd., itd. Czyli w gospodarce rynkowej wypożyczanie kapitału traktujemy jako normalny proceder handlowy. Czyli tak samo jak wypożyczamy samochód, wypożyczamy narty, tak samo wypożyczamy pieniądz. A jak go wypożyczamy, to za to wypożyczenie płacimy określoną kwotę środków finansowych. I oczywiście ten proces, gdzie ten kapitał się mobilizuje, tak można powiedzieć, to jest tak zwany rynek finansowy. No, rynek finansowy jest rynkiem, gdzie z jednej strony spotykają się ci, którzy tego pieniądza potrzebują, na przykład gospodarstwa domowe, firmy czy inwestorzy, tak, szeroko rozumiani, czyli którzy zgłaszają zapotrzebowanie na tenże pieniądz, a z drugiej strony są ci, którzy mają ten pieniądz i mogą go wypożyczyć. Czyli z jednej strony można to sobie wyobrazić w ten sposób. Jeżeli ja lokuję pieniądze w banku, no to bank musi na te moje pieniądze zarobić w taki sposób, że aktywnie tymi pieniędzmi obraca. I na przykład wypożycza przedsiębiorcy, wypożycza innemu gospodarstwu domowemu w formie pożyczki, w formie kredytu. Przedmiotem transakcji na tym rynku finansowym nie jest prawo własności kapitału, a jedynie prawo dysponowania nim w określonym odcinku czasu. I za to wypożyczenie i za to gospodarowanie musimy ponieść określony koszt, który nazywamy stopą procentową. Oczywiście ta stopa procentowa jest zależna od wielu czynników, o których oczywiście, jeżeli Państwa to będzie interesowało, to możemy szerzej o tym mówić podczas innych spotkań, ale również oczywiście zapraszam do studiowania, gdzie te tematy są bardzo mocno rozwijane, analizowane, więc każdy zaspokoi tutaj swoją wiedzę. Więc oczywiście zależy od podaży kapitału, czyli ile tego kapitału w gospodarce jest, w systemie finansowym, w naszym krwiobiegu gospodarczym. Zależy od popytu na kapitał pożyczkowy, czyli tego, jaki jest popyt zgłaszany, czyli zapotrzebowanie na ten kapitał zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i firmy, ale także przez państwo, bo pamiętajmy, że również państwo jest aktywnym uczestnikiem rynku finansowego, bo państwo również pożycza
pieniądze na rynku kapitałowym, tak? Jeżeli jest deficyt budżetowy, no to ten deficyt budżetowy jest finansowany poprzez różnego rodzaju pożyczki, kredyty, ale również emisję obligacji czy innych papierów wartościowych, w zależności od tego, w jakim systemie ekonomicznym jesteśmy. Więc również państwo jest aktywnym uczestnikiem, czyli z jednej strony jest też i stroną popytową, i stroną podażową. Oczywiście ryzyko. Zauważcie państwo, że ryzyko silnie wpływa na stopę procentową. Jeżeli mówimy o ryzykownym kredytobiorcy, ale w granicach oczywiście norm dopuszczanych przez banki, no to dla niego ta stopa procentowa, czyli koszt wypożyczenia kapitału, będzie wyższy, bo jakby rekompensatą tego podwyższonego ryzyka wypożyczenia mu kapitału będzie wyższy poziom stopy procentowej. Tak samo o ryzyku możemy mówić w skali państwa, tak? Czy im bardziej ryzykowne kraje z perspektywy gospodarki ekonomicznej, czyli tego, jak jest prowadzona makroekonomiczna gospodarka danego państwa, też będzie zależał poziom stóp procentowych, czyli na przykład, żeby państwo bardziej ryzykowne mogło sfinansować swoje zadłużenie wewnętrzne, no to musi oferować papiery wartościowe o wyższej stopie procentowej, prawda? Bo to jest jakby rekompensata tego ryzyka. Oczywiście inflacja. Wiemy, że inflacja zjada nam tak zwaną realną wartość pieniądza, więc oczywiście im wyższa inflacja, tym musi być wyższa stopa procentowa, która no, ma za zadanie rekompensować ten ubytek związany właśnie z procesami inflacyjnymi, czyli z procesami wzrostu cen i spadkiem realnej wartości pieniądza. No i oczywiście polityka pieniężno-kredytowa, czyli to, w jaki sposób właśnie banki centralne oddziałują na rynek finansowy, jaki poziom stóp procentowych ustalają. To są wszystko czynniki, które wpływają na wartość stopy procentowej na rynku finansowym. W gospodarce rynkowej też mamy takie zjawiska, które nazywamy na przykład efektywną stopą procentową, realną stopą procentową. Co to znaczy? No, jeżeli stopa procentowa wynosi 10 na przykład procent, tak, to nie znaczy, że to owe 10% będzie zyskiem na przykład inwestora, który powiedzmy lokuje środki finansowe w papierach wartościowych czy w formie lokat różnego rodzaju bankowych, bo pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy do czynienia z inflacją, która nam zjada tą realną wartość pieniądza, ale z drugiej strony mamy również do czynienia z tak zwanym czasem, tak? Bo pamiętajcie państwo, że jeżeli na przykład odkładam, czyli na przykład inwestuję w papiery wartościowe, to nie mogę tych pieniędzy na przykład realnie skonsumować czy realnie zainwestować. Stąd jakby rekompensatą tego kosztu utraconych możliwości, w ramach których mogłem te pieniądze zainwestować, będzie również się to przekładało na poziom stóp procentowych. I pamiętajcie państwo, że inwestycja pieniężna, czy inwestycja na rynku finansowym jest tak zwanym, można powiedzieć, bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Czyli krótko mówiąc, teraźniejszość jest nam bardzo dobrze znana. Wiemy tu i teraz, co się dzieje, ile co kosztuje, jakie są ceny, co można kupić i tak dalej. Natomiast inwestycja jest zawsze pewnym wyrzeczeniem czegoś bieżącego, pewnego, dla pewnej niepewnej korzyści. Stąd mówimy o tym, prawda, że przyszłość jest nieznana, wobec tego również inwestycja jest pewnym wyrzeczeniem się czegoś niepewnego, bo nie wiemy, co będzie w przyszłości. I na studiach, proszę państwa, analizujemy te czynniki różnymi narzędziami statystycznymi, badamy, oceniamy te wartości ryzyka, jakie mogą się pojawić w przypadku różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Mówimy, że czas to pieniądz, oczywiście. Dlaczego pieniądz traci na wartości w miarę upływu czasu? No, są trzy czynniki bardzo istotne. To jest przede wszystkim inflacja. Jak włożymy 100 zł pod poduszkę w styczniu i wyciągniemy w grudniu, to na pewno będzie mniej warta, tak? To jest ryzyko. Ryzyko i gospodarcze, i indywidualne, jak i preferowanie bieżącej konsumpcji. No, naszą jakby cechą jest to, że wolimy na bieżąco konsumować, tak? I to są czynniki, które wpływają na wartość pieniądza w czasie. Oczywiście mamy do czynienia z różnego rodzaju instrumentami, jak liczenie bieżącej wartości pieniądza, liczenie przyszłej wartości pieniądza. To są wszystko narzędzia, które stosujemy i których uczymy podczas studiów. Bardzo ciekawe instrumenty, którymi możemy obliczać różnego rodzaju wartości pieniądza w czasie, wartości bieżące, wartości przyszłe, z uwzględnieniem na przykład właśnie inflacji, z uwzględnieniem podatku od dochodów kapitałowych. To są wszystko instrumenty, narzędzia, które w praktyce stosujemy, które liczymy, które pokazujemy, ale również są to bardzo pożyteczne rzeczy, które pozwalają nam
dobrze zaplanować swoją przyszłość finansową, dobrze zrozumieć istotę rynku finansowego, jak zabezpieczyć się na tak zwaną emeryturę, tak? Jak racjonalnie inwestować swoje oszczędności, w jaki sposób porównywać różnego rodzaju projekty inwestycyjne, tak? Jak przygotować biznesplan właśnie z uwzględnieniem tychże zasad liczenia zmiennej wartości pieniądza w czasie. To są wszystko instrumenty, narzędzia, które stosujemy, które liczymy i które są bardzo ciekawe, bo tak naprawdę pieniądz jest, był i będzie jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania całej gospodarki w skali makro, jak i nas, gospodarstw domowych w skali mikro, zarówno gospodarstw domowych, jak i firm, przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju innych podmiotów inwestujących na rynku finansowym. Informacje, które Państwu przekazałem, oczywiście podczas studiów są realizowane w formie bardzo fajnych case'ów, przykładów praktycznych, różnego rodzaju analiz, które wykonujemy zarówno w laboratoriach finansowych z wykorzystaniem chociażby Excela czy programu Statystyka, praca w grupach, praca projektowa. To są kapitalne formy nauki, nauki bardzo praktycznej, nauki, która pokazuje, jak faktycznie funkcjonować na rynku kapitałowym, jak rozumieć umowy kredytowe, jak rozumieć istotę zmiennej wartości pieniądza w czasie. Także zachęcam bardzo Państwa do zgłębienia tej wiedzy, bardzo interesującej, bardzo ciekawej i zarówno na kierunku finanse i rachunkowość, jak i na kierunku ekonomia uczymy tego typu mechanizmów analiz inwestycji kapitałowych, inwestycji pieniężnych, liczymy różnego rodzaju bardzo ciekawe przykłady, przykłady praktyczne oparte o studia przypadków i analizy, które pozwalają Państwu nie tylko zrozumieć istotę pieniądza, istotę inwestycji pieniężnych, inwestycji finansowych i samego funkcjonowania rynku finansowego, ale też są wiedzą, która Państwu pozwala lepiej planować zarówno budżet domowy, jak i swoje przyszłe inwestycje finansowe czy kapitałowe, rozumiejąc przez to również na przykład formę mierzenia, jak ile warto odkładać, aby mieć przyszłą emeryturę wzmocnioną, można powiedzieć, oprócz tego systemu publicznego, który jest ogólnodostępny, czyli jak budować swoją strategię finansową, jak kształtować swoje finanse osobiste.